Dziękuję, panie przewodniczący. Panie komisarzu, no mamy tutaj bardzo ciekawy przypadek premiera czeskiego, który przekazał swoją firmę do funduszu, który to fundusz od lat ciągnie gigantyczne środki z pieniędzy unijnych. No i dodatkowo oczywiście pan premier Czech ma wpływ na to, jak te środki komu zostaną przyznane i ma również wpływ na to, w jaki sposób są kontrolowane. I proszę państwa, jeżeli to jest za mało, żeby wszcząć procedurę z artykułu 7 dotyczącą praworządności, no to co w takim razie państwo uznacie, że będzie wystarczającym powodem? Nie wszczynacie tej procedury wobec Czech z prostego powodu. Dlatego, że jego koleżanka jest wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, która odpowiada między innymi za te sprawy. A czepiacie się bardzo często Polski, która znajduje się na szczycie rankingów, jeżeli chodzi o wydawanie bez korupcji pieniędzy, efektywne wydawanie środków europejskich, ale Polska przeszkadza bardziej niż Czechy, dlatego że Polska jest przedmurzem wartości konserwatywnych, chrześcijańskich, tradycyjnej rodziny i dlatego jest ścigana, a premier Babisz to może sobie robić co chce. Dodatkowo chcę przypomnieć, że żałosne w tej chwili jest zachowanie grupy Renew, która zawsze na sztandarach trzyma praworządność, jest pierwsza. A dzisiaj co? A dzisiaj ta praworządność, dzisiaj udaje, że w Czechach z praworządnością jest wszystko w porządku. To jest, proszę państwa, hipokryzja. To jest ogromna hipokryzja. To są podwójne standardy. I potem się nie dziwcie państwo, że wiele osób się po prostu śmieje z tego, jak Unia Europejska reaguje w podobnych sprawach. Dziękuję.